zdobią. Więc przyjdzie trener. Pierwszy trening, a on się spóźnia. On zawsze się spóźnia. Zobacz, jakbyś był od roku, tak jak ja, to byś wiedział, jak z nim trzeba pogrywać. Dawaj, strzelaj dalej. Zobaczymy, jak sobie radzisz. Ej! Co to ma być? Co to za gra przed tą drzewką? Trener, zbiórka, szybko. Kolejny odlicz. Szybciutko! Raz, dwa. Szybciutko, rozgrzewamy się. Panie trenerze, a co dzisiaj robimy? Dzisiaj jest nowy, przyniosłem kolegę. Co to za przypakowany gość? On chce grać piłkę? No on musi się pouczyć trochę, wiesz, bo on jest sztywny, nie? No właśnie widzę. Ja chodziłem na siłkę i teraz on powiedział, że trzeba grać w piłkę, bo panienki lubią. No i tak się tu zapisałem. Co ty za głupoty masz w głowie? Każdy dobry piłkarz musi być szybki, a ty na szybkiego nie wyglądasz. Szybciutko, kółko jedno wokół boiska. Nie mówiłeś koledze, że podczas biegania się nie kopie piłki? No nie mówiłem jeszcze, no bo on jest na pierwszym treningu, musimy go nauczyć wszystkiego, trenerze. Ja nie wiem. A co to piłka? Tam to co kopiesz, stary. To kwadratowe? To jest okrągłe. Zipek, kolejny twój kolega, którego przyprowadzasz i nic nie umie. No ale ja za tego nie biorę odpowiedzialności, nie? To nie było. Ja nie wiedziałem, że muszę zdać jakieś testy teoretyczne i być jakimś matematykiem, żeby kurna figury geometryczne. Dobra, pobiegamy, dam mu trener z 10 kółek i będzie... Dobra, 10 kółeczek. No dawaj. Jeszcze masz 10. A ty co? Też biegaj z nim, szybciutko. Raz, dwa. Koniec. Yeah. Na jakiej pozycji chciałbyś grać? 6-9. 6-9? Dobrze, najpierw zobaczymy, jak strzelasz. Czy tej pozycji? Czy tej pozycji? Nie powinno się strzelać w tej pozycji. Dobra. Dobra, to co, ćwiczymy strzały, zobaczymy. Tutaj Zipek jest jednym z najlepszych naszych bramkarzy w klubie. Tak jest. A ty zobaczymy, jak sobie radzisz przy strzelaniu. I co, dobrze? Idziesz po piłkę, chodź, idziemy po piłkę. 3 strzały, nie trafisz mi ani jednego. Kary blu. Wiesz, co to jest 11? Nie. To jest 11 metrów od bramki. Strzelać, tak! Od tego strzelać? Dawaj! Niego? Ty! Ja cię się oceniałem od początku. Jesteś gość! Zimek, ty rok trenujesz i nie możesz obronić strzału jakiegoś żółtodzioba? Ty po prostu nie integrujesz swojego chi, więc nie umiesz. Możecie mi to przesunąć? Proszę. Patrz, on jedną ręką podniósł tą bramkę. No. Co jest grane? Zipek, jak puścisz jeszcze chociaż jeden strzał. Dam radę, trenerze, jest najlepszy. A, sorry, bramkę, zapomniałem. Nie na siłę, technika się liczy, nie na siłę. Co to za... No jaka technika? Jaka technika? No, trzeba walić jej, nie? Wiesz co? Brawo, Zipek. No, tak, tego nie będzie jakiś żółtodziób ci strzelał w bramkę. Właśnie, Teraz jakie wyzwanie? Proszę bardzo. Walimy w poprzeczkę. Zipek, ty trenujesz rok, więc liczę na ciebie. A Ernest, jak pokażesz mu, że jednak ty jesteś lepszy... Nie. Nic mu nie pokazuj więcej. Myślałem, że... Dobra. Ile mamy? Dobra, to po 3 chyba, standardowo. Dobra, trenerze. Pierwszy raz na treningu jesteś, czy co? Trener pokaże nam, jak się strzela poprzeczkę. Tak, pokażę. Uwaga. Za pierwszym razem też tak będę? No, jeśli trenowałeś przez co najmniej 5 lat, to ci się uda. A trener ile trenował? Wiesz ile? Całe życie. To chyba dużo, co? No. Zipę! Poprzeczkę miał obić. Uwaga, trafią. Ty patrz, jak się strzela, zobacz. Yeah! No, jednak go coś nie coś potrafi, nauczyłem go trochę. Ba. Nie będzie. Ja ci pokażę, ba. Nie no, on nie może ze mną wygrać, nie? Technika. Nie no, na siłę walczy. Dawaj. Jeszcze raz strzał nie udałeś. Każdy zawodnik wie, że piłkę się kopie tą stroną buta, a nie z czuba. Tak, dokładnie. Spoko, dasz radę. Dawaj. No ale jak ja mam tu trafić, że jest taka mała... Ja tu mogę, patrz. Dawaj, Kicu! Nie no, nic z niego nie będzie. Nic nie będzie z niego. Ja widziałem, że on jest słaby, ale że aż tak? Ani razu. Dobra, stary, dawaj, dasz radę. Ostatnia próba, jedna, jedyna. Dobra, zrobię. Patrz, pyk. Co to za technika? Wiecie no,
słów. Takie, ja się uczyłem wcześniej w szkole Shaolin. Nie potrafi. On się nie nadaje, zobacz. Jak da taki wywiad, to przecież go wyśmieją. Raz mu się udaje, już się chwali, nie? Nie, no to dobrze, niech się chwali. No, jestem najlepszy. Ty co? Dobra, kolejne ćwiczenie. Kapki, czyli podbijanie piłki. Co to kapki? Nie wiesz, co to są kapki? Kapkę wódeczki się nie napije. Jakiej wódeczki? Sportowiec nie pije żadnej wódeczki. Tak. O. Serio, o, no to... 99, 100. Będzie dobrze. On widziałeś 100 zrobił właśnie. 100? 100? Tak. A ile mi mamy zrobić? To więcej. Co? Na zmianę. 1, 2, 3, 7. Kurde. 4 tylko, tak? 4 zrobił? Tak. 1, 3, 4. O, więcej niż ja! Brawo, Pascala! Kto wybił za mnie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Użyłeś mnie! Ale dobry rekord biłem! Dobry odbiór piłki, dobrze! A ja myślałem, że się kiwamy! Nie, kapki. A, wiesz, nie, tu naprawdę przypadkowo. Dobrze! Dobrze, Zipek, tak cię uczyłem. Właśnie o to chodzi. Ja bym od razu gwizdnął faul za takie coś. Co to miało być? No co? On symulował! Żadna symulacja, to jest po prostu dobry trening. O właśnie, o tym mówię, co? O tym mówię na każdym treningu. Popatrz, no, dotknie. Patrz. Ale trener jest silny! Karny! No zobacz, to co, do ciebie podchodzi gościu, wali cię, a ty... Właśnie! I tu, co najwyżej, ty możesz dostać żółtą kartę. Tak, zajmą cię z boiska. Tam już jest symulacja. Ja mu nie uwierzyłem. No za to możesz dostać żółtą kartę. Niesportowe zachowanie, wypalił mnie przy podnoszeniu. Może czekacie co najmniej 2 lata treningu. Trenerze, to w ogóle kiedy zagramy mecza? Ile można trenować, no nie? My kontra ci Telamusy z drużyny. Nie, my nawzajem. Co? Żeby zagrać mecz, trzeba zrobić najpierw wszystkie ćwiczenia. Ostatnio czytałem artykuł o kung fu, gdzie uczniowie zawiązują sobie oczy opaską i ćwiczą tak. To ciekawe. I dzisiaj my to zrobimy. Mecz na ślepo, tak. Mecz na ślepo. No, elegancko, worki na śmieci. Zawsze sobie tak zawiązuję przed snem. Nie tak, bo się udusisz, bałwanie. Tak zawiąż, jak twój kolega. Czujcie się w ten trening. Czujcie się w ten... Czuję tylko... Perspirant, trenerze. Cicho, słuchaj tutaj. Skup się na grze. Skup się na grze. Posłuchajcie, usłyszcie ten ruch trzcin. Co? Tą bryzę, leśną bryzę. Cięta trawa. Tak, wyobraź sobie, że jest cięta trawa, że leżysz jest sobie, cięta. Wypoczywasz. Czujecie to? A czuję. Ja czuję, no. Czujecie? Tak, czuję trenerze, czujecie no. Te emocje? No i teraz macie 100% koncentracji na meczu, więc włączcie zmysły i grajcie. Dobra. Tutaj, wracaj! O, ty na muszę! Co ty? Kogo ja mam na treningu? Panie! Dobra, ćwiczymy strzały na ślepo. Tutaj, chodź za moim głosem. Halo, tutaj, dobrze. Zipek! Źle stoisz. Super stałeś, dobrze było. On cię próbuje sprankować. Tak, teraz jest super. Świetnie ci idzie. Drugi strzał. Dlatego jestem tak. Ale skąd my mamy wiedzieć, co się naprawdę dzieje? No uwaga, trzymaj. Jeszcze jeden strzał, który puścisz i dostajesz na drugi trening. Dobra, uwaga, ostatni strzał decydujący. Albo Zipek zostaje na drugi trening, albo Tristus. No pięknie, jeszcze mi piłkę przebij. Jak to? Ale nie trafiłem w siatkę? Dodatkowy trening, zostajesz jeszcze na 2 godziny. Gramy meczik? Meczik! Dobra, rozumiem, który z was zaczyna. Dobra. Erdens wygrał. Gramy? Kiwaj się, dribling, obrona, Zipek! Śpisz! 1-0. Co? Zipek, ale jak on to robi? Czy on czuje ten podmuch wiatru? Poczuj tą trzcinę, która tam się rusza. Amatorka, panowie, szybciej, równy! Koordynacja! Uwaga, podpowiadam. Ręka! Samobój! Zipek, przywilej, samobój. 1-1. 2-0, to ja gadam, 2-0, przywilej, Zipek! Panowie, gdzie jest koncentracja?
filmie poczujcie tą piłkę, a wy jej nawet nie możecie dotknąć. Pał! Na tobie. Gdzie jest bramka? No dawaj, kozaku. Au! Trafiłem? Nie. Nie, gdzie jest zipek? Gdzie jest zipek? No nie mogę, nie wiem. Ooo! Zipek, nie podglądaj. Ja nie podglądam. Na pewno? Na pewno. Właśnie zipek, spójrz na mnie. Jak ja uczciwie gram. To ty podglądasz? Co? To kto będzie grał? O Jezu. No nie, miało być fajnie. Zabrałeś mnie na trening, mówiłeś, że super hobby, tak? Super hobby, nawet pograć nie można. Dobra, stary, dawaj, idziemy pograć w koszykówkę. O, no! Też mam takiego fajnego trenera, mówię ci. Tak? No, on nastąpi wszystkiego. O, dobra, o. Dobra, całe boisko dla was. Dobra.